Na kilka dni przed pierwszym dzwonkiem prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz spotkał się w ratuszu z nauczycielami olsztyńskich placówek oświatowych, aby porozmawiać m.in. o stanie przygotowań szkół do nowego roku szkolnego. Na pewno jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o wszelkie remonty, które były prowadzone w tym roku, tak jak corocznie praktycznie zostały zakończone. Młodzież jest bardzo dobrze wyposażona w różnego rodzaju przyrządy, instrumenty i innowacyjne metody umożliwiające na coraz to wyższym poziomie nauczanie i prowadzenie zajęć. Efekty tego są widoczne w wielu dziedzinach życia szkolnego. Nasi nauczyciele naprawdę mogą pochwalić się wieloma bardzo dobrze przygotowanymi wychowankami, którzy w różnych obszarach naszego życia społecznego zdobywają laury na arenie ogólnopolskiej i również poza granicami naszego kraju. Życzyć coraz to wyższego poziomu nauczania, bo wszyscy my tego oczekujemy. A do zdobywania kolejnych poziomów nauczania olsztyńskich Belfrów nie trzeba namawiać. Nominacje na wyższe stanowiska odebrało 35 pedagogów. Życzyć zdobywania kolejnych stopni nauczycielskich, zdobywania kolejnych umiejętności, zdobywania wiedzy, bo przecież duże pieniądze również angażujemy w kształcenie, w samokształcenie naszych nauczycieli. Życzyć wszelkiej pomyślności. Ostatnie dni przed pierwszym dzwonkiem to także okazja do pożegnań odchodzących na emeryturę dyrektorów. Wśród nich znalazł się dyrektor rekordzista Henryk Gajdamowicz, kierujący szkołami od 50 lat.